Moi drodzy, w końcu po tylu latach stwierdziłem, że nie mogę robić byle jakiej zwykłej pizzy, więc pożyczyłem taki sprzęt i w dzisiejszym krótkim filmie przetestujemy już ten sprzęt. To jest maszynka, a dokładniej piecyk do pieczenia pizzy na kamieniu, który potrafi osiągnąć w końcu te 400 stopni, no bo taka temperatura jest potrzebna, żeby na szybko w 2-3 minutki zrobić tak zwaną neapolitanę. Tu zrobiliśmy taki testowy, jak widzicie, już wypiek. Nie jest to jeszcze idealne, ale testujemy. Ja już robię chyba czwarty raz z innym nawodnieniem, tym razem 60% hydro robimy. Kolejną recepturę. W tym pojemniku, jak widzicie, już są cztery tutaj w temperaturze otoczenia wyrastały z 8 godzin. Wcześniej były przez całą noc w lodówce. Więc teraz pokażę Wam, jak zrobię testowo kolejną pizzkę. Zaznaczam, ja nie jestem żadnym przykładem fachowca, który powinien Was uczyć dokładnie, jak się robi tego typu pizzę. Ja się dopiero uczę, czytam w internecie, pytam widzów, którzy już to mają. Więc to wszystko, co widzicie, to jest improwizacja i się albo uda, albo się nie uda. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że musi się tu temperatura zgadzać. I temperatura musi być prawie 400. Mamy 370, także włączam tutaj, dioda świeci, a my w międzyczasie bierzemy kawałek ciasta. Powinniśmy mieć taką szpachelkę, wiecie, jak do gipsowania, ale nie będę już dzisiaj brał tą, co gładziliśmy ścianę, więc biorę takie coś. To patrz, jakie to jest badziewie, patrz, za 3 złote. I o co chodzi? Chodzi o to, że musimy ją bardzo fajnie odkleić od tego dna. I bierzemy to ciacho, proszę bardzo, i ciepiemy na tą mąkę. Tu mam taką semolinę i cała zabawa polega na tym, tu musimy wypychać od środka do zewnątrz. Tak jakbyśmy tu chcieli mieć bardzo cieniutkie ciasto i tu do brzegów wypychamy to całe powietrze od środka. Widzicie? Tu się co dzieje. Tu się już powietrze, moi drodzy, kumuluje. Kumulusy! Wchodzimy na drugi, bardziej zaawansowany poziom. Tu chodzi o to, że środek jest cienki, idzie to na brzegi i, prawda, rozciągamy. To już jest wyższa szkoła, Mikołaj. Nie wiem, czy ty byś dał radę. No takie coś to trzeba mieć. Wyższe wykształcenie techniczne. I tu już nie potrzebujemy tej semoliny, dajemy na bok. Wręcz przeciwnie, chcemy jej jak najmniej. Tak, a jeszcze mi to nie wychodzi, prawda, tu na przykład. Co to jest za garb? Co to jest za garbik? Po włosku dla klimatu. Mamma mia, es, jak to mówi młodzież. Haj, przywitał się z nami, czyli jest powyżej 400. Siup. I teraz jest bardzo ważna sytuacja. Pizza im bardziej nie przypomina okręgu, tym lepiej. Bo wtedy można powiedzieć, że jest kraftowa, tak? Dobra, jest git. I teraz, moi kochani, siup. Siup, sosik, a w sosie co? Włoskie pomidory, Siciliana, z razem z dodatkiem bazylii świeżej oraz czosnku, kilku ząbków, oliwa z pięknych hiszpańskich, nawet francuskich oliwek. W sumie nie mam pojęcia, po prostu kupiłem te produkty w markecie, a skąd pochodzą, to tego nie wiemy. I prawda, tu tego. Serem jest taka sprawa, że można ten ser dodać już od razu, tylko on się zacznie już mocno tak, no. My zrobimy to od razu. Ja tutaj ten ser dodam. A na sam koniec położymy może szynkę, tak. Bo to salama, to już jedną salamę zrobiliśmy, nie? Tak jest. Także damy tak seru, sera, sera. O, bo jak to już jest naładowane, to można jeszcze spróbować uformować, moi drodzy, pięknie taką okrąglutką tą pizzkę. No piękniejsza nie będzie, no tak jak my. I uwaga, to jest decydujący moment. Nie wyszło to idealnie, ale... I zamykamy! Zamykamy. Proszę zbliżenie. Pali się czerwona dioda. Co to oznacza? Zapodawana jest pełna moc. No i ta pełna moc to jest tak. Minuta, dwie minuty. Po minutce otwieramy. I sprawdzamy, co się dzieje. A w międzyczasie, prawda, pizzka. Tu jeszcze pokażę od dołu, jak wyszła, bo ktoś stwierdzi, że od dołu spalona albo niedopieczona. Bardzo cienka wyszła, takie aż widzicie prześwity, co może świadczyć o moim nieogarnięciu. Ale co jest najważniejsze, nie, jest chrupka, ale ona, te brzegi powinny być miękkawe. Natomiast mi wyszło coś takiego,
No na pewno, gdyby ktoś taki znawca tutaj się za to zabrał, to by powiedział, że jeszcze to nie jest to. Także moi drodzy, po chwili możemy sobie już wrzucić składniki, bo one oczywiście bardzo szybko się będą przygotowywać. I jeszcze tutaj jeden damy. Niech jest dużo salamy. O. I czekamy. Gdzie to się grzeje? Czemu to się nie grzeje? To jest wyciągnięta druga, ale słuchajcie, tu teraz wyszła nam w praniu pewna sprawa. Piecyk się nam w trakcie wyłączył, przez co straciliśmy temperaturę, a potem znowu ją dostaliśmy. Także niestety prawdopodobnie będzie zjarane trochę od dołu, ale nie pokażę wam specjalnie, żeby tak jak wszyscy specjaliści, wiecie, wyszło dobre, wyszło dobre. I napychamy. Tak robimy. To jeszcze tak. Rozciąganie. Rozciągliwość tak zwana. Czy jest pan rozciągnięty? Jest pan rozciągnięty czy nie? Boże. Czy ten mi nie wychodzi idealnie, ale to cza, mówię wam. Lata praktyki i zrobimy kiedyś normalną pizzę, a nie placka. Oni to robią tak. Ziup, 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 ziup. O, dobra. To będzie. Mikołaj, to będzie. Czysta biela? 332. Dobra, to niech się to parzy. Cały czas robiłem z dodatkami, a teraz robimy tylko z serem. I na końcu damy szynkę włoską. Włoską. A gdzie jesteśmy? We? Na Śląsku. No. Wszystko się zgadza. Także pomodoro. Pomodoro. Ja w ogóle gadam, jakbym robił tutorial, a sam jeszcze nie umiem. Ale to jest najfajniejsze właśnie w tym byciu youtuberem, nie? Można się wymądrzać, Mikołaj. Czy ty jak gotujesz, sobie wymądrzasz? Nie, no tak. Ale słuchaj, ty to robisz w taki sposób, że nawet to komuś nie przyjdzie przez myśl, że serio nie wiesz, o czym mówisz na przykład, nie? A, to też jest sztuka. To jest sztuka. A, jeszcze tak, to zaraz zejdzie, jak my, po tej pizzy. 360. Także jeszcze chwila. Ta ideolo. No dobra, i uwaga. Wchodzimy. Jest? Jest. Uwaga. Uwaga. Zmieści się? Zmieściła się. Zamykamy. Można dać sera. Można, proszę bardzo. Nawet trzeba. W trakcie, żeby się nie spalił. Są temperatury kosmiczne, proszę państwa. Kłopoty, kłopoty pizzermana. Mikołaju. Tak. I tutaj, prawda, pójdzie prościuta. Prościutka ona jest ta szynka. No jest prościuto. Albo prosciutto? Jak ty to przeczytasz? Proszę, przeczytaj, jak to się czyta. Prościutko. Prościutko? Krudo. Cudo. O! Będzie. Moi drodzy, kolejna pyca. To już będzie. Uwaga! I tak, wyciągamy tą pizzę. Tak wygląda. Od dołu czy spalona? Git. I niech tu odpocznie chwilę. Można powlachlować, prawda? O, wachlujemy elegancko. I nakładamy. Tak niech lujnie, tak byle jak. Bo to tak ma być, tak właśnie to dodaje uroku. Poczułem się dosłownie jak w słonecznej Italii. Co pan? Ja to nawet w locie zrobię. Proszę pana, pomidorki, proszę pana, patrz pan, kładę, dwa, trzy, kolejne, proszę, patrz, może tak, to wtedy bezpiecznie jest, tu kładę pomidorki, proszę, o, cyk, cyk, żyw, i proszę państwa, i trochę tego jeszcze trawy takiej, smola to, joto smola. I to można uznać, że to jest taka laurka na zakończenie, czyli tak. O co chodziło w dzisiejszym filmie? Przede wszystkim dostałem ten piecyk jako... pożyczyłem ten piecyk, dziękuję bardzo serdecznie, dla widza, pozdrawiam Trojan. Piecyk jest piecykiem, moi drodzy, zmodyfikowanym, on osiąga bardzo wysokie temperatury, szybko to robi. Dlaczego to pożyczyłem? Dlatego, żeby sprawdzić, jak w końcu robi się pizzę inaczej niż w piekarniku, bo w piekarniku, jak wiemy, tam mamy 250, może 300 stopni, a nie potrafimy osiągnąć tylu stopni, żeby zrobić takie ciasto. I
Oczywiście te wersje wychodzą mniej bądź bardziej idealnie. Te brzegi jeszcze to nie jest to, co byśmy chcieli. Chcemy, żeby były takie pęcherze, dużo powietrza. To wszystko zależy oczywiście od receptur, których stosujemy. Ile... To w ogóle ja nie będę gadał na ten temat. Bo jak ktoś mnie ogląda, kto ogarnia pizzę i należy do tak zwanego klubu miłośników pizzy, to wie, że jeszcze przede mną długa droga. To jest tak jak z pieczeniem chleba. Ale i tak myślę, że... może być przyjemnie. Dajcie znać, jak się bawicie w takie rzeczy. Dajcie znać, jak robicie sobie taką troszkę lepszą pizzkę. Bo może akurat u was będzie, moi drodzy, pięknie. Trzymajcie się, pozdrawiam. I za kamerą był... To ja, Niklas. Mikołaj. Pa, pa.